W tej części pokażemy w jaki sposób wydrukować projekt stworzony w programie HagerCAD. Wybieramy projekt i klikamy otwórz. Aby otworzyć okno drukowania wybieramy drukowanie grupowe. Po lewej stronie możemy wybrać, czy chcemy wydrukować dokumenty z całego projektu, czy dla wybranej rozdzielnicy. Po prawej stronie możemy wybrać, jaki typ dokumentów chcemy wydrukować poniżej znajduje się drzewo, z którego możemy wybrać interesujące dokumenty. Możemy wydrukować tylko przyporządkowane dokumenty, jak i instrukcje lub pliki obrazów. Możemy wydrukować wycenę projektu z cennikiem, ceną zakupu czy ceną sprzedaży. Możemy również zaznaczyć pole wyboru zawierające podsumowanie kosztów montażu przewodów. W tym przykładzie wydrukujemy schemat elektryczny, widok obudowy bez płyty frontalnej z przodu oraz widok 3D, a także zgrupowaną listę sprzętu i listę produktów. Jeśli zaznaczyliśmy już wszystkie interesujące nas dokumenty, wybieramy Drukuj. Zostanie wygenerowany PDF ze wszystkimi wybranymi dokumentami. Ten dokument może zostać wydrukowany, wysłany za pomocą e-mail lub zapisany na komputerze.